Siema, witam wszystkich, Adrian z tej strony. Dzisiaj wam chciałem pokazać na szybciutko czapę firmy Kondor, kamuflaż Kryptek Tyfon, czarno-szary. Kryptek robi także kamuflaże w innych barwach, w innych kolorach, bardziej pod pustynię, pod dżunglę i tak dalej. To jest akurat w kamuflaży miejskim, że tak to ujmę, jest czarno-szara. Mi osobiście ten kamuflaż podoba, jest inaczej wyglądającym rodzajem kamuflażu i sam osobiście on przypomina skórę Predatora ze starego filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem, ale to nieistotne. Czapka jest wykonana 50-50 Neko, 50% to cotton, 50% to nylon w ripstopie. Jak widzimy, z przodu jest dosyć duży patch, żeby przytaszczyć morale patche, to jest mój morale patch, 13. Z góry jest tak samo jeden mały patch na światło na podczerwień dla lotników, bo to jest czapka taktyczna. I z tyłu duże miejsce na morale patche, też się znajduje. Czapka jest ściągana z tyłu tak tradycyjnie, a takim przesuwanym kawałkiem metalu. Jest dosyć wygodna. Po paru praniach jeszcze nie straciła kolorów. Kamuflaż się trzyma. Oczywiście firma Kondor to jest firma amerykańska, ale jest jak jest i produkuje w w Chinach, jak tu widzimy, tak, większość film teraz, większość robi w Chinach, dlatego jest taniej. I to jest w sumie tyle, parę słów o tej czapce, chciałem powiedzieć tyle. Moim zdaniem czapka fajna, trochę inaczej wyglądająca, chodzi mi o rodzaj kamuflażu. Kamuflaż mi się po prostu w tej czapie podoba. I oczywiście fajna dla mnie, no bo ma miejsce na morale patch, nie? A ja mam po prostu świra na punkcie morale patch. Moja trzynacha, moja czacha i moja happy face. Dobra, dzięki wszystkim. To tyle. Czapa Kondor. Zmiata. Na razie. Żegnam wszystkich. Trzymajcie się.